Cześć, mam na imię Marta i w dzisiejszym kursie majsterkowania z Centrum Nauki Kopernik pokażę Wam, jak wykonać taki prosty gramofon, w Polsce zwany również adapterem, czyli urządzenie służące do odczytywania dźwięku zapisanego na płytach gramofonowych. Do wykonania takiego gramofonu potrzebujesz przede wszystkim płyty gramofonowej. Może to być płyta już porysowana, bo obawiam się, że nasz eksperyment również może taką płytę trochę zniszczyć. Będziesz potrzebować również ołówka bądź patyka do szaszłyków, kawałka plasteliny, kartki, igły bądź szpilki, najlepiej żeby była jak najcieńsza, oraz taśmy. Możesz przygotować również pudełko po butach, wąski pasek tektury oraz kilka pinezek. Zaczynamy. Na początku zwiń kartkę. Gdy powstał stożek, zaklej go taśmą. Następnie wbij szpilkę w szczyt stożka, mniej więcej pod kątem 45 stopni. Możesz ją również zabezpieczyć taśmą. Przechodzimy do osadzenia płyty na patyku bądź ołówku. Do tego posłuży mi plastelina. Gdy już osadzicie płytę na patyku, wersja podstawowa jest gotowa i działa w ten sposób, że wystarczy obracać płytą i położyć na płytę igłę. Bardzo ważne jest, by obracać płytę najlepiej jednostajnie i w zależności od tego, jaka to płyta, z różną prędkością. Najczęściej płyty powinny się obracać z prędkością 33 1/3 obrotu na minutę, czyli jest to dosyć trudne do wyliczenia. Jeśli tego nie robimy, to dźwięk jest jakby w zwolnionym albo przyspieszonym tempie. Mnie samej jest to dosyć ciężko osiągnąć, dlatego postanowiłam zrobić podstawkę do mojego adaptera. Wykonanie budowy do adaptera jest bardzo proste. Cienki pasek tektury zegnij w 4 miejscach, tak żeby uzyskać taki kształt. Następnie za pomocą szpilek przemocuj go w rogu pudełka. To jest miejsce na naszą tubę. Przymierz mniej więcej, w którym miejscu powinna być przymocowana. I gdy już wybierzesz, przypnij ją pineską, tak żeby mogła się obracać. Przyszedł czas na kolejną próbę. Najważniejszym elementem naszego prowizorycznego gramofonu jest płyta winylowa, a na niej drobne zagłębienia. Właśnie tam znajduje się zapis muzyki. W sumie jest to jeden bardzo długi, spiralny rowek, pełen mikroskopijnych nierówności, które podczas ruchu płyty wprowadzają igłę w drgania. Igła jest drugim ważnym elementem, ale drgania same igły są zbyt słabe, żebyśmy cokolwiek usłyszeli. Dlatego potrzebujemy tuby wzmacniającej drgania, która będzie pełniła tutaj funkcję pudła rezonansowego.
drgania igły są wzmacniane przez tubę, a dalej zjawisko już świetnie nam znane. Drgania tuby wprawiają w ruch powietrze i taka fala akustyczna trafia do naszego ucha. Jakość dźwięku z takiego gramofonu pozostawia wiele do życzenia. Ludzie przez dziesiątki lat próbowali pozbyć się m.in. szumów, testując na przykład różne materiały do wykonania płyt, jak i różne igły, tak żeby nawzajem się nie niszczyły i ze sobą współgrały. Testowano m.in. szafirowe i diamentowe igły. Dlatego wydaje mi się, że użyta przeze mnie metalowa szpilka naprawdę nieźle sobie radzi. Zastanawiam się, jak radzą sobie Wasze adaptery. Jeśli wstawicie krótki film w komentarzu, być może uda mi się odgadnąć, jaką melodię gracie. Trzymam za Was kciuki i życzę powodzenia.